Cześć. Oppo w Londynie pokazało swoje nowe telefony, a jeden z nich, Oppo Reno 2Z, jest od tygodnia w moich rękach, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, co to za telefon i jak mi się go używało, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może nietypowo jak dla mnie, czyli zajrzyjmy sobie do pudełka, bo ja mówiąc szczerze wyjąłem tylko ten telefon z pudełka, ale tam głębiej nie zaglądałem, no więc zobaczmy, co nam producent przygotował. O! Jest folia ochronna, którą ja z telefonu zdjąłem. Ja nie lubię folii ochronnej, ale na dzień dobry jest. Ja jej nie lubię. Dlaczego? Dlatego, że jak używam gestów, to na zawsze na bokach jest taka kanciasta i to jest nieprzyjemne. Ale jak komuś to nie przeszkadza, folia dla ochrony wyświetlacza jest od razu. I patrzymy się dalej. Dalej mamy. O, etui. To wiedziałem, że jest, ale mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że jest takie. A wygląda bardzo fajnie. To jest plastik, ale jest imitowane a la skóra. To ja może sobie zostawię to etui i później włożę w niego ten telefon. Zobaczę, jak się z tym etui go używa, ponieważ ja go używałem przez ten tydzień bez etui, bo on jest ładny. Biały, fajny, taki perłowy kolor. Podobało mi się, więc używałem go bez etui, ale okej. Spróbujemy później w etui. I co dalej? Ładowarka. Pewnie szybka, bo Oppo ma szybkie ładowarki. Słuchawki, a nie chcę mi się tego wyjmować, ale one muszą być z normalnym jackiem, dlatego że tutaj w tym telefonie mamy jacka i kabelek do ładowania i tutaj pineska do wyjmowania karty. Ok, czyli pudełko duże, ekologia, Oppo drogie, ale niech będzie pudełko duże, ale przynajmniej coś w nim jest. Teraz tak, pudełko odkładamy. Co jest w tym telefonie, czyli tak zwana specyfikacja. To ja może się będę tutaj posiłkował kartą produktu, ponieważ taką mam. I przeczytam szybciutko, co jest w tym telefonie, bo telefon jest nowy. Nie każdy musi wiedzieć, co w nim jest. Jeszcze nie wszędzie są na jego temat jakieś informacje, a recenzji to już nie ma na pewno żadnych. Więc czytam. Wyświetlacz 6,5 cala. AMOLED, ochrona wyświetlacza i ochrona plecków, to jest Corning Gorilla Glass 6 i 5 z tyłu, procesor MediaTek Helio P90, o tym za chwileczkę, pamięć 8 GB RAM-u 128 wbudowanej, plus jest tacka z dwoma kartami SIM i kartą pamięci, czyli można mieć dwa numery cały czas i jeszcze wrzucić sobie tutaj kartę pamięci. Aparat, cztery aparaty z tyłu, o tym za chwileczkę, zwłaszcza o tej ilości. Selfie, jeden z przodu. Łączność NFC, brawo, jest NFC, Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi, USB typu C, wiadomo, mini jack. Też już mówiłem, bateria 4000 mAh z szybkim ładowaniem WOG 3, bez ładowania indukcyjnego, o tym też za chwileczkę. Android 9 i Color OS, czyli nakładka producenta 6.1, waga 195 gramów. Niby tutaj dużo, ale mówiąc szczerze, ja nie mam z tym żadnych problemów. No dobrze, to tyle cyferki, a teraz mówię o tym, jak tego telefonu mi się używało. Ok, po pierwsze ekran AMOLED, super sprawa, naprawdę to jest największa moim zdaniem zaleta tego telefonu, bo to jest śliczny ekran, to jest niecałe 400 pikseli na cal Full HD+, tak jak już mówiłem, i on jest doskonały. Naprawdę wielka przyjemność korzystania z tego telefonu, zwłaszcza, że nie ma notcha, jak widzicie, co ma, już pokazuję co ma, ma taką kamerkę, która się nam chowa i wysuwa dosyć szybko, w niecałą sekundę, jak przeczytałem tam w specyfikacji. No i też tą kamerką możemy sobie odblokować telefon, jeżeli zrobimy w ten sposób i przeciągniemy palcem do góry. To jak widzicie, szybciutko i za każdym razem telefon rozpoznaje naszą twarz. Jeżeli nie chcemy wywoływać zamieszania wśród znajomych, to korzystamy z czytnika linii papilarnych. To jest Oppo. Moim zdaniem Oppo jest w czołówce, chociaż może nawet źle powiedziałem, jest najlepsze, jeżeli chodzi o implementację, czyli wdrażanie i zastosowanie czytników linii papilarnych. Chociaż Oppo ich nie robi, to jest taka chińska firma Goodix, tak to się jakoś mówi. No i widzicie, że ten czytnik linii papilarnych działa doskonale. Telefon jest bardzo ładny. Tutaj to wykończenie, nie wiem, czy to będzie widać, ale są takie pionowe
kreseczki pod spodem. No, fajnie to wygląda. Zobaczcie, nie wystają nam aparaty. Jest O-Dot, tak to się nazywało, czyli taka mała kuleczka, jak kładziecie telefon w ten sposób, to nie dotykają aparaty powierzchni, więc ich nie porysujemy, więc to jest tak zwana dbałość o szczegóły. No i telefon jest duży, ale przez to, że ma te zakrzywione boki z tyłu, nie z przodu, ekran jest płaski, ale z tyłu, fajnie trzyma się w ręku. No i ja bez tego etui naprawdę, chociaż nie przepadam ostatnio za dużymi telefonami, tak tutaj muszę powiedzieć, że spokojnie sobie go używałem. Teraz tak, co mamy w środku? Ten procesor MediaTek Helio P90. Skrzywiliście się, jak o tym usłyszeliście? No skrzywiliście się. Ja też się na początku skrzywiłem. I nie będę wam wmawiał, że ten procesor jest jakiś tam super nie wiadomo jaki, bo to jest taka solidna średnia półka, odpowiednik Snapdragona 710. Ale mogę wam powiedzieć, że używało mi się tego telefonu z tym procesorem naprawdę nieźle. Oczywiście Antutu benchmark sobie zrobiłem, chociaż nie lubię, ale tak, żeby wiedzieć mniej więcej, o czym mówimy i żeby mieć porównanie, 161 tysięcy punktów. No więc na przykład to jest dużo mniej niż ten MediaTek Redmi Note 8 Pro. Tutaj mamy ponad 200 tysięcy, 220 tysięcy. Tutaj jest mniej, ale w codziennym używaniu tak naprawdę nie mogę powiedzieć, żeby mi się tego telefonu używało źle, żeby on się zacinał. Nie. On chodzi bardzo płynnie. Proszę bardzo, zaraz sobie tutaj coś wrzucimy. Strony wczytują się ładnie. Jedyny moment, kiedy ja zauważyłem, że ten telefon ma troszeczkę słabszy procesor, to jest Instagram, który jest ciężki. I jak ja sobie przewijam te strony na Instagramie, to wygląda tak. I te zdjęcia się chwilę wczytują. No a żebyście mieli jakieś porównanie, to jeszcze raz to Redmi tutaj weźmiemy. Wejdziemy sobie na Instagrama. No i tutaj to wygląda tak. Czyli jest płynniej. Okej. I co? Jeszcze Snapa 730. Bo akurat mamy taki telefon ze Snapem 730. Gdzież my mamy tutaj Insta? Jest. No i jedziemy tutaj. No i tutaj jest chyba z tych wszystkich procesorów to przewijanie, wczytywanie najszybsze i najpłynniejsze. No ale umówmy się. Ile czasu spędzamy na Instagramie? 5 godzin dziennie? 6? Nie, no żartuję. No więc to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast tak, w codziennym użytkowaniu nie ma żadnych problemów. Te 8 GB RAM-u jest ok, czyli ładnie trzymamy tutaj zakładki w pamięci. Zapytacie, co z grami, bo to też ważne. Ja też się zastanawiałem, co z grami, w związku z czym poprosiłem syna, żeby potestował. Mamy taką specjalną przestrzeń gier tutaj w oprogramowaniu. Proszę bardzo, mamy tutaj siłę sygnału. Możemy zablokować powiadomienia. No, możemy sobie zrobić różne rzeczy, zoptymalizować telefon. No i syna poprosiłem, żeby pograł w PUBG Mobile i powiedział, że gra się świetnie, w ogóle bez najmniejszych problemów, bez żadnych opóźnień. Więc nie bójcie się tego MediaTeka, tak mi się wydaje, bo nie ma się co bać. On działa dobrze. Jeździłem tak samo z tym telefonem jako z nawigacją samochodową i też nie miałem i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeszcze. Nie ma diody powiadomień nigdzie. Jest Always On Display i to jest takie Always On Display, które pokazuje tylko nam informacje z aplikacji systemowych, a nie z aplikacji trzecich, czyli wiadomość, nieodebrane połączenie. I to by było na tyle, więc wolałbym więcej, ale jakoś jestem w stanie z tym żyć. Jakość połączeń telefonicznych świetna, bez najmniejszych problemów. NFC jest. Czyli ja mam tutaj swoje aplikacje bankowe podłączone i sobie tym telefonem płacę bez najmniejszego problemu. Fajnie, że Oppo wie, że w telefonach sprzedawanych w Polsce trzeba mieć NFC. Muzyka. Jeden głośnik tutaj na dole, czyli głośnik mono, ale on gra, już pokazuję jak. O, zobaczcie.
jest cały czas w pamięci. Poszukamy trochę basu. No, więc nie jest źle, jest na pewno głośno, muzyka na słuchawkach jest ok, całkiem sympatyczna, więc pod tym względem ten telefon jest naprawdę niezły. Zdjęcia i wideo. Powiedziałem na początku, że z tyłu są cztery aparaty, ale wiecie, więcej nie znaczy zawsze lepiej. Cztery aparaty to tak naprawdę dwa, czyli podstawowe 48 megapikseli quad pixel i drugi szeroki kąt 8 megapikseli. Żaden z nich nie ma optycznej stabilizacji obrazu, a te pozostałe dwa to jeden jest do rozpoznawania głębi 2 megapiksele i drugi to jest monochromatyczny. Do czego on jest? Będę mówił, że do poprawiania jakości zdjęć, dlatego że nie zrobicie tym sensorem po prostu zdjęcia monochromatycznego. Jak chcecie zrobić zdjęcie czarno-białe, to wchodzicie sobie tutaj w ustawienia i wybieracie filtr o piąty, no ale i tak jak zrobicie to zdjęcie, to ono jest robione tą główną matrycą. No więc to tak wygląda. Z przodu 16 megapikseli selfie. Jak wyglądają zdjęcia? Jak się tym telefonem robi zdjęcia? Jakie one są? One są bardzo ładne. Proszę bardzo, to jest dzisiejszy mój poranek o godzinie 6, bo tak wcześnie musiałem wstać, żeby się ze wszystkim wyrobić. No zdjęć narobiłem tutaj naprawdę dużo tym telefonem, bo one są fajne. One mi się bardzo podobają. Nie wiem, co jeszcze tutaj mogę powiedzieć. Ja po prostu za chwileczkę je pokażę. Natomiast wieczorem, jak się robi troszeczkę mniej światła, no to już mamy troszeczkę gorzej ze szczegółowością, już nie jest tak pięknie. Jest tryb nocny i on jest bardzo ładny. To jest zdjęcie zrobione bez trybu nocnego, a tak wygląda tryb nocny. To się nazywa Ultra Night w tym telefonie, jeszcze raz bez i z. Te zdjęcia są bardzo jasne. Szeroki kąt ok, natomiast zoom jest cyfrowy, nie ma osobnego obiektywu do zoomowania. W związku z czym, tak jak tutaj możemy sobie przyzoomować 2 i 5 razy, to to wszystko jest zoom cyfrowy i ta jakość tego zoomu, zobaczcie, tutaj byłem na rowerze, to jest dwukrotny zoom. Tak koniki wyglądają w przybliżeniu, no a przy pięciokrotnym to wyglądają tak. To taki Van Gogh trochę jest, taka pastela impresjoniści, prawda? No o szczegółowości tutaj specjalnie przy tym zoomie mówić nie możemy, natomiast takie zdjęcia zwykłe przy ładnych warunkach oświetleniowych są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Zdjęcia portretowe, nie, selfie. Selfie jest takie, ja jestem brzydki, ale selfie jest moim zdaniem ładne, z całkiem niezłym odcięciem tła. Teraz tak, stabilizacja obrazu i wideo. 4K Full HD 30 i 60 klatek na sekundę i jest efekt bokeh podczas kręcenia filmów, co mnie dosyć zaskoczyło, ale jest. Tak to wygląda, ja zaraz puszczę. O. To jest wideo ze zmięciem tła. Czyli już nie tylko telefony z najwyższej półki mają. Ja się tutaj produkuję, ja jestem ostry, a to co jest za mną jest rozmyte i możemy sobie też tam wyregulować jakość tego rozmycia, znaczy czy coś jest rozmyte bardziej czy mniej. No i stabilizacja elektroniczna, ale działa moim zdaniem całkiem nieźle. Także co, już nie mówię o zdjęciach, po prostu oglądajcie i zobaczcie jak ten telefon działa.
1, 2, 3, hejka. Jak widzicie, w takim telefonie, nie flagowym, tylko średniopłukowym, mamy tak samo nagrywanie wideo z rozmiarem. O, dziwne spojrzenie. To na razie. To jest wideo Full HD 30 fpsów. Można nagrać jeszcze Full HD 60 klatek na sekundę i 4K. Stabilizacja jest tylko elektroniczna i podczas robienia filmu nie damy rady, nie możemy przełączyć się na szeroki kąt. Musimy zadowolić się tym, co wybraliśmy na początku. Teraz tak, o oprogramowaniu dwa słowa, a może nawet trzy. Android 9 Color OS 6 i on z modelu na model jest poprawiany przez Oppo. On, jak widzicie, troszeczkę wygląda jak czysty Android w ten sposób. Nie ma ciemnego motywu w ustawieniach. Szkoda. Chciałbym, żeby było, wypadałoby nawet, żeby już było. Ale na przykład po raz pierwszy możemy sobie sprawdzić, jak długo mamy włączony ekran w telefonie Oppo, bo zazwyczaj nie było takiej, nie zazwyczaj, po prostu nigdy jeszcze nie było takiej możliwości. Teraz mamy tutaj, widzicie, jest ekran włączony, w tym dzisiaj 28 minut, 93% o baterii, za chwileczkę powiem. No i generalnie to oprogramowanie Oppo jest fajne, ja je lubię. Mamy radio FM, mamy dyktafon, mamy ikonki powiadomień i co najważniejsze, co ostatnio mnie dosyć uwierało w tych telefonach Xiaomi, nie mamy żadnych opóźnień w otrzymywaniu powiadomień, wszystko nam schodzi na bieżąco, czyli tak naprawdę w tym ustawieniu nic grzebać nie trzeba. Bateria 4000 mAh i ten telefon działa na tej baterii naprawdę długo. Już pokazuję, bo nawet sobie zrobiłem zrzuty, bo miałem na przykład o 7,5 godziny na włączonym ekranie. No to przyznacie, jest nieźle. Tutaj 3,54, ile ja tu jeszcze miałem? 28%. No więc zależy od tego, co na tym telefonie robicie, tyle wam ta bateria będzie trzymała, ale generalnie te 4000 mAh to jest dużo. Jeszcze jedna rzecz, gesty. I to są fajne gesty, bo możemy tutaj przeskoczyć pomiędzy dwoma ostatnio używanymi aplikacjami. Znaczy nie tylko tak, ale też jak tak przytrzymamy i zjedziemy na dół, to widzicie, o, tutaj mi się pojawia galeria, bo ostatnio byłem w galerii. Jeszcze raz, jestem w internecie. No więc to też są fajne gesty. Oczywiście mamy też możliwość nawigowania po telefonie tymi trzema przyciskami wyświetlanymi na wyświetlaczu. Ok, czy ja jeszcze o czymś zapomniałem? Chyba nie. Chyba powiedziałem o wszystkim. O NFC powiedziałem, o zdjęciach powiedziałem, o baterii powiedziałem, o działaniu powiedziałem, o oprogramowaniu powiedziałem, o diodzie powiadomień powiedziałem. Chyba wszystko. Nie powiedziałem o cenie. No i to jest tak, że ostatnio w jakimś filmie powiedziałem, że Oppo będzie tutaj nam zjeżdżało z tymi cenami w Polsce. W Londynie pokazano Reno 2Z. Nie pokazano, albo nie wiem, czy pokazano, bo to nagrywam jeszcze przed premierą, ale to Reno Ace, czyli to takie najmocniejsze, do Polski nie wchodzi, dlatego że Oppo tutaj nie chce straszyć nas cenami. I Reno 2, czyli nie ten model, ale ten lepszy, kosztuje 2299 zł, co wydaje mi się ceną całkiem fajną, zupełnie uczciwą. Naprawdę ten telefon wydaje mi się, że jest wart tych pieniędzy. Jeszcze go oczywiście w ręku nie mam, będę miał pewnie za jakiś czas. No ale już wiem, że to Reno nie dwa, tylko ten pierwszy model był niezły, fajny telefon. No i te 2299 zł nie jest jakąś ceną odstraszającą. Natomiast Reno 2Z kosztuje 1699 zł. I tak jak przy Reno 2 nie będę kręcił nosem, tak tutaj powiem, Reno Z, które miałem niedawno, kosztowało 1500 zł bez złotówki. Śmieszna sprawa, bo w momencie, kiedy nagrałem ten film, następnego dnia cena już spadła o kilkaset złotych. Kosztowało już, teraz kosztuje coś 1200 zł. No i tutaj jest 1700 zł. To jest bardzo fajny telefon, ale za 1700 zł on po prostu ma bardzo silną konkurencję w postaci oczywiście Xiaomi z wydajniejszymi procesorami. Więc jeżeli ktoś szuka większej wydajności, no to za takie pieniądze pójdzie raczej tam. Natomiast jeżeli ktoś szuka fajnej jakości wykonania, dobrego oprogramowania, dobrych zdjęć, jakiejś takiej pewności, stabilności, no to niech przyjdzie tutaj, przy czym za chwileczkę. Bo ta cena pewnie też spadnie. Moim zdaniem ona
200-300 zł powinna być niższa i wtedy będzie atrakcyjna, bo to jest naprawdę bardzo fajny telefon. Przez ten tydzień używało mi się go bardzo dobrze jako swojego głównego telefonu. W ogóle nie cierpiałem, że go mam w kieszeni, a nawet muszę powiedzieć, że sprawiało mi to niejaką przyjemność. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś się czegoś dowiedział o tym telefonie. I co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.